Czy we własnej sypialni z własną żoną można zagrać w pokera rozbieranego? Okazuje się, że jest to nielegalne. To skutek uchwalonej w 2009 roku nowelizacji do ustawy hazardowej. W Rzeczpospolitej piszemy, że w Sejmie powstała nieformalna koalicja, która ma za zadanie zmienić te przepisy. W jej skład wchodzi m.in. Jan Tomaszewski z PiS albo były marszałek Sejmu Marek Borowski. Dlaczego angażują się w tę sprawę? Bo absurdy pokerowe wykraczają poza pokera rozbieranego. Dotyczą m.in. sportowców. W Polsce mamy reprezentację pokera sportowego, która nie gra na pieniądze, a na punkty i nie może ona nawet legalnie trenować, bo w Polsce w pokera można grać tylko w kasynach, co wiąże się z dużymi kosztami. Dlaczego rząd upiera się przy tych restrykcyjnych przepisach? Bo ustawa hazardowa uchwalona w wielkim tempie w 2009 roku została już zakwestionowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, więc rząd zapewne nie chce się przyznać, że ona jest zupełnie zła i że błąd popełniono nawet przy pokerze. Jednak warto, żeby rząd zmienił zdanie. Ostatnio jeden z Polaków wygrał 500 000 euro na prestiżowym turnieju w pokera rozgrywanego na stadionie Wembley w Londynie. Warto więc, żeby pieniądze z organizacji takich turniejów trafiały do budżetowej kasy, szczególnie, że ostatnio jest w niej coraz większa dziura.